dzisiaj będę przeprowadzał stado z tej kwatery, tutaj za drogą, na drugą stronę rzeki, ale po przeciwnej stronie. Tam muszą przejść wszystkie przez most i cielaki będą pierwszy raz przechodziły przez most, a one jak wejdą na asfalt, czy tam nawet na taką drogę szutrową, to już od razu panikują. Tutaj już większość przepasła, a też nie chcę tak do końca wypasać tej łąki, żeby ta trawa, która została, to wolałbym, żeby te nasionka puściła, nie? Bo to tak pomaga trochę. A tak jak wygolą do zera, to później ona się też wolniej regeneruje. A tutaj może sobie cofnę. Tutaj zrobimy przejście. Będą musiały wejść z tej łąki tutaj na most i później tam pójść na lewo. Tam jest taka fajna trawa. Cześć, Jasiu. Nagrywam, bo chcę je przeprowadzić i nagram, jak to mi pójdzie. Chodźcie, paśki. Chodźcie, chodźcie. Tutaj będzie trzeba otworzyć, a tam zamknąć. Mam porobione, że mogę tu je puścić, tu. One już chcą wyjść. O, tutaj zamykamy. To otwieramy. Teraz tutaj zamykamy. O, muszę poczekać na te ostatnie cielaki, co tu idą, żeby też przyszły. Chodźcie, paśki. Tam. Tam. O. Małe cielaki już umią przechodzić. Wiedzą, że tak w tłumie to są bezpieczne i tutaj najgorzej, jak jakiś zostanie ten ostatni. Dlatego tu jak sąsiad pomoże, to fajnie. To zawsze łatwiej przychodzi niż samemu. Tam. No i tutaj zobaczcie, jaka trawa fajna. Wyższa od cielaków. Prawie taka wyższa niż krowy. Lepsza trawa niż tam? Ach. Ach. Ja tutaj wczoraj podkosiłem, żeby... O, już tutaj już dotyka. Żeby pastucha nie dotykała trawa. Zobaczymy, ile posiedzą. Tu jest taka łąka, fajna trawa tu rośnie, ale... Jej największy minus to nie ma żadnych drzew na tej łące. Bo tamte drzewa tu już jest nadleśnictwo, to już jest za drogą. Więc jedyny cień to jest tutaj z rana od tych wierzb. Ale później już nie ma nigdzie cienia. Dlatego ja je tu puszczam tylko wtedy, jak jest taki pochmurny dzień albo deszczowy i one wtedy tutaj mogą sobie leżeć. A jak jest gorąco, no to wtedy puszczam je tam albo tam, gdzie drzewa, nie? A tu mają jeszcze lepszą trawę. Ale tu pójdą w jakiś upalny dzień, je tu puszczę. Ja tak jak nie będzie chmur ani deszczu, tylko będzie gorący dzień, no to wtedy pójdą na tą łąkę.
Robimy drugie przejście. Baśki, chodźcie. To stado mogliście zobaczyć na ostatnim filmie, jak tutaj przyszło. Basie, chodźcie. Chodźcie, Baśki. Były tutaj no niecały tydzień i tak zjadły to, co lepsze. Chodźcie, Baśki, chodźcie. Dawaj, czarny byku, chodź. No chodźcie, chodźcie. Ten ich poprowadzi, bo to jest taki odważny. Oj, Marysia. Chodź, Marysia. Albo czekają. Stara krowa, dawaj. Biała krowa, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Szybko, przez drogę. Dawaj, czarny, chodź. Muszę ich chyba przestraszyć dronem. Chodźcie, Baśki, chodźcie, chodźcie. Ten odważny jest, on... Chodźcie, Baśki, 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 Baśki. Chodźcie, Baśki. Chodźcie, Baśki. Tam macie iść teraz. Patrzcie, jaka Marysia jest piękna, jaką ona ma fajną grzywkę. Tam, Baśki, idźcie, chodźcie, Baśki. Baśki, Baśki. O cholera, nie tu. Baśki, poszły tam. Oj, oj, oj. Dobrze, weszły. Tu powinienem zasłonić. Tam, tam, tam. Poszły. Poszły. Uciekaj. Teraz jeszcze cielaczek został. Dawaj. Można je zamknąć tutaj na następne kilka dni. Posiedzą i już są coraz bliżej swojego miejsca docelowego. Tam, gdzie będzie agroturystyka. Pójdą mieszkać niedługo.